Okej. W poprzednim odcinku wydaje mi się, że powiedziałem, że wykonam tym razem ten kontrakt, żeby zrobić orbitę wokół Eve i wrócić z niej na Kerbin. Jednak w zasadzie zauważyłem, że można zrobić... Znaczy no, mam kontrakt o zrobieniu stacji kosmicznej wokół Minmusa. Okej, więc po prostu chcę zbudować w tym odcinku jednak stację kosmiczną wokół Minmusa. A jak jest napisane, musi mieć pilota, osiągnąć stabilność na 10 sekund i oczywiście być na orbicie Minmusa. No i móc jakby mieć miejsce dla 5 Kerbali. Musi być zbudowana całkowicie... Znaczy no, musi być cała zbudowana od razu przy starcie. Aha! Ale fail. Zorientowałem się właśnie, że ja nie mam tego modułu do stacji kosmicznej. Trochę głupia, bo... nie sprawdziłem. Trochę głupio, sorry. Mam 45 punktów nauki, no to raczej mi nie wystarczy. Bo nawet... Oczywiście. Ja tego nie mogę odblokować. Ale fail. Dobra, to może... To może zrobię to jako jakby testową stację. Trochę bez sensu, ale trudno. Bo już wziąłem kontrakt, ale to przynajmniej zarobię z tego trochę pieniędzy. No to dobra, będziemy mieć pilota w tej kapsule. I mam mieć miejsce dla 3 Kerbali, więc... Chyba, że wezmę tę kapsułę, bo w sumie łatwiej będzie zmieścić 3 Kerbali do stacji. Znaczy 5. Mogę sobie jeszcze to teoretycznie wziąć. No i też będzie. No dobra, to chyba już wystarczy. Musi móc generować prąd. No to dam po prostu 2 takie... Panele są. Aha, nie mam nawet rozwijanych paneli. Dobra, trochę za wcześnie zaczynam się bawić stacjami kosmicznymi, bo nie mam do nich rzeczy. Ani rozwijanych paneli, ani tego laboratorium, ale dobra. Chyba, że bym zrobił inaczej. Tak, mogę zrobić coś takiego. Chwila, obrócić to. Dobra. I do tego przyczepić te panele po prostu. Może nie będzie to jakoś super funkcjonalne, ale fajnie będzie wyglądać. No i tak dajmy. No okej. Musi mieć antenę. Direct to... A, to wystarczy. Jedna. I wziąłbym coś jeszcze do nauki, w sensie, że... Termometr i barometr. Science Juniora... Chwila, ja ostatnio brałem Science Juniora. Szybka powtórka z poprzedniego filmu. Brałem Science Juniora. Dodałem, więc no nie będę brał, ale dodałem jeszcze maś. Aha, port dokowania jeszcze musi mieć.
mieć ta stacja, to w ogóle jeśli mogę to stacją techniczną nazwać. Zastanawiam się, czy móc to zastanawiam się, czy budować to tak, że będzie mogła wrócić samodzielnie, czy zrobimy misję ratunkową, albo po prostu, że zadokuję. Ale chyba po prostu wystrzelę drugą rakietę. Może to nie jest tanie, ale przynajmniej coś będzie w tym filmie. No i sobie zostanie na orbicie ta jakby stacja. Ewentualnie kiedyś się rozszerza. Ale szczerze mówiąc wątpię. Okej. Port dokowania ma. Antena ma, może generować prąd. Miejsce dla 5 Kerbalima. Dobra, to czy wydaje poleci? Może leveluje akurat. Chyba nic więcej to nie potrzebuje. Dobra, nazwę to sobie stacja 1. No i już zbuduję rakietę. Znaczy, zastanawiam się, czy dać ją na jakąś gotową rakietę. I w zasadzie mógłbym ją dać na tę rakietę. Znaczy, ja tam nie będę lądował, no to. Dobra, dam to na tę rakietę po prostu. Więc zaraz będę już, znaczy stacja będzie na orbicie Minmusa. A w zasadzie tutaj to chyba tylko musi mi się kontrakt zaliczyć. No i może zrobić badania trzeba. To chyba tyle będzie. Znaczy nie tyle, bo jeszcze trzeba uratować Jebedaya, bo chyba. No tak, Jebedaya wziąłem. Jako druga część misji. Dobra, no to. Orbita się udała. Wow, ale fajnie w ogóle Minmus wygląda, nawet jak z daleka to jednak. Chyba, żeby się udało wrócić tym jeszcze. A w sumie, zobaczymy. Dobra, jak na razie to zrobię te badania. Dobra, to nic z tych badań nie będzie, ale jedynie crew report sam mogę zrobić i sobie. I EVA report. No i screena do miniaturki. Chociaż zastanawiam się, czy by nie robić innego typu miniaturek. W sensie, że będę jakiś tam obrazek wklejał. No po prostu, że to nie będą screeny z gry. W sumie, no dobra, zrobię taką screena, ale
Dobra, zaliczył mi się kontrakt. A czemu to mi się... Tutaj mam dać na station? Ej, no co jest? Nie. Ludzie, no ja to zrobiłem. Halo. Jak to naprawić? No nie no. Wszystko mam. Port dokowania. Ma antenę. To wszystko też jest spełnione, no i jest zbudowana całkowicie przy starcie. No. Ja nie mogę. Że co, że musi mieć ten moduł. To ogólnie mam problem, bo w sumie nie zrobię tego kontraktu, no bo nie odblokuję modułu. Nie wiem, mógłbym teoretycznie... Chociaż nie, bo... Chwila, nie mogę przenosić. Dobra. Będzie trochę punktów nauki. Będzie trochę punktów nauki za tę misję, ale... Ejju. No i co ja teraz zrobię? Nie wiem, dobra, quick save'a zrobię i spróbuję wrócić. No ale jeśli to ma mieć to laboratorium, no to czemu oni o tym nie napisali? To się powinno zaliczyć. Zrobiłem stację kosmiczną. Ale skam. Nie mogę. Nie wiem, dobra, zrobię w dalszym kosmosie. Znaczy, no dalej trochę od Minmusa. Te badania. Może coś z nich będzie. No proszę, że to... No ja nie mogę. To też mi nic nie daje. Co za skam? Nie można tak. No. No to misja nieudana. Pierwsza nieudana misja. Ale trudno. Będę miał z tego to, gdzie, nie no, kilkadziesiąt punktów nauki, no to chociaż, bo tam do tego laboratorium, żeby je odblokować, no to muszę mieć coś tam innego jeszcze odblokowane, to akurat będę miał punktów nauki na to coś. Włączę sobie silniki, spróbuję wyhamować, ale szkoda, że nie wiedziałem, że potrzebuję tego laboratorium. Raczej nie zdobędę wszystkich punktów nauki. Dobra, odrzucam to już. Ej, ja nie dałem spadochronów. Nie dałem spadochronów. Nie dałem spadochronu, no ja nie mogę. Jej, szczęście, że kerbale teraz je mają, bo... Jezus mój, ale fajnie. Nie wiem, nazwę ten film może po prostu, że... Nieudana misja. I cóż.
ale nie, serio, całe szczęście, że Kerbale mają spadochrony, bo ja nic nie przemyślałem podczas tej misji. Nie sprawdziłem, czy mam części dobre. Nie dodałem spadochronów. Chociaż też nie powinienem wracać, bo przyjąłem na początku, że... No dobra, Kerbal przeżyje, no to częściowo udana misja. Ale głupio mi teraz, bo... Nie przemyślałem nic, ale trudno już. Kerbal przeżyje, więc to najważniejsze. I teraz próbuję. Collect data. Tak. O, dobra, chyba się udało. O, dobra, dziękuję bardzo. Kerbal przeżyje przynajmniej. Lądowanie jest w wodzie. O, i report jeszcze mogę zrobić. Ale dobra, Kerbal przeżyje. Sobie mogę przyhamować jeszcze tym jetpackiem, chociaż to też dużo nie da. Bo po prostu mogę się ustawić. Chwila. Tak. O. I on mi będzie jeszcze zwalniał. Teraz nic nie widać niestety. O, już tam ta kapsuła się rozbiła o wodę, ale... Nic nie widać, bo jest ciemno oczywiście, ale... Jakby Kerbal jest... Dobra, może teraz będzie. Kerbal jest na poziomo ustawiony. Tak jak się zresztą chyba w realu skacze. Już sobie zdejmę ten hełm. Dobra. Na ile to jest? Otwieramy spadochron już. Otworzył się. Mógłbym sobie teoretycznie założyć ten hełm i włączyć światła, no bo przecież przy lądowaniu będę mógł zobaczyć. Zrobię sobie quick save'a, jakby co. Będę mógł zobaczyć już tafle wody. No przynajmniej liczę na to. Dobra. Wezmę sobie jeszcze kawałek wody. Znaczy kawałek wody, no. Próbkę z ziemi i cóż. Nic nie zarobiłem. W zasadzie zmarnowałem pieniądze tą misją. Kompletnie. Szczęście, że chociaż rakieta i stacja kosmiczna nie były drogie, no to też nie ma całkowitej katastrofy. No i Kerbal żyje i są badania, ale jednak. Zmarnowałem pieniądze. Nie zrobiłem kontraktu. I raczej go nie zrobię, więc też dostanę karę. No i w zasadzie nic z rakiety nie odzyskałem. Aha, badania jeszcze mi się nie odzyskały. Brawa dla mnie. Nie wiem nawet co powiedzieć, bo... Zachowałem się jak totalny noob i nie przemyślałem co robię. Ale też dziwne, że mi się te badania nie odzyskały, bo przecież Kerbal je miał. No jestem pewien, że były. To anuluję to. Aha. No cóż, dobra, nie udała się misja. Nic już nie będę robił w tym filmie. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku jednak zrobię może lepiej ten kontrakt z lotem na Eve, bo w zasadzie gdybym dzisiaj go zrobił, no to nie straciłbym pieniędzy. Ale cóż, trudno. Dzięki za oglądanie, no i pa.